tegorocznym raporcie Santander Consumer Banku przyglądamy się tym wydatkom kierowców, które najbardziej są bolesne dla ich kieszeni, oprócz paliwa oczywiście. Z badań tych wynika, że takie trzy największe bolączki kierowców to przede wszystkim naprawy, serwisowanie opon, a także zakup materiałów eksploatacyjnych. W badaniu tym przyglądamy się również temu, w jaki sposób kobiety i mężczyźni podchodzą do finansowania eksploatacji samochodu. Wynika z tych badań, że kobiety średnio wydają dwukrotnie mniej niż mężczyźni na utrzymanie swojego auta w ciągu miesiąca. Z badań wynika, że w przypadku kobiet jest to do 200 zł miesięcznie, w przypadku mężczyzn nawet do 500 zł miesięcznie. Są również rekordziści, którzy potrafią wydać nawet 12 tysięcy zł rocznie na utrzymanie samochodu. W wydatkach kierowców bardzo odczuwalne są koszty mandatów. Przyjrzeliśmy się również temu, w jaki sposób te koszty uderzają kobiety i mężczyzn. Okazuje się, wynika z tych badań, że kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni płacą mandaty za przekroczenie prędkości, bowiem ponad 71% kobiet zadeklarowało, że zapłaciło mandat za przekroczenie prędkości. W przypadku mężczyzn jest to nieco ponad 40%. Wszystkie te wspomniane wydatki eksploatacyjne sprawiają, że w tym roku co dziesiąty kierowca planuje wymienić auto w zdecydowanej większości na używane. Kobiety znacznie częściej myślą o wymianie samochodu, również znacznie częściej chcą finansować taki zakup kredytem. Jest to bardzo rozsądne z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że połączenie kredytu i własnych oszczędności pozwala na zakup lepszego, nowszego i mniej awaryjnego auta. Z drugiej strony kredyt jest stosunkowo elastyczną i wygodną formą finansowania takiego zakupu. Badania własne Santander Consumer Banku wskazują, że 70% klientów, którzy skorzystali z kredytu, wybierają właśnie ten sposób finansowania zakupu nowszego samochodu.